Siema, ja jestem Jezus i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem przed szkołą. W sensie, to chyba ona, dlatego że jest to trochę podejrzane. Zobaczcie, tutaj są takie ściany. Tutaj jest tylko jakiś napis właśnie szkoła przed drzwiami. I moi rodzice ogólnie zapłacili 5 zł za to, żebym tutaj spędził cały rok szkolny. A to jest szkoła prywatna, co czyni ją najbiedniejszą szkołą w całej Polsce. Zobaczymy, czy będzie tutaj fajnie. Zostawcie łapkę i subskrybujcie. A ja otwieram teraz te drzwi i zaczynamy nasz pierwszy semestr. Dzień dobry! Ty co, 5 lat masz? Siadaj! Cisza! No. Odpowiedz mu ładnie, dzień dobry powiedz! Pięknie! No siadaj no! No, siadaj! Tu! Właśnie, no widzicie, są tam daleko! Za mną, o tu! Żeś nic nie widział! Jak usprawiedliwisz swoje spóźnienie? Nowy! No właśnie! Panie profesorze, ja... No nie wiem, no ciężko Uli. Jest tu trafić! Weź mi przypomnij! Pierwszy dzień w szkole, już spóźnienie! Na środek! Proszę pana, on trzyma krzesło na łapce. Wyciągnij to, bo nikt nic nie rozumie. No ja nie. To jest tylko do treningów. No, pan powiedział. Do zajęć... Masz nie wyciągać, bo tu jest chlapacz na rejec, bo jak gadasz, to strasznie deszcz leci. Na którą się przychodzi do szkoły? Na ósmą. Na ósmą? Na szóstą! Ja chcę wychodzić wcześniej ze szkoły. Jak na ósmą? Czujesz cebulę ode mnie? Tak. O! No. To mam nadzieję, że będziesz pamiętał, żeby się nie spóźniać. A teraz proszę bardzo, przedstaw się przed kolegami, jak się nazywasz, co lubisz, czym się zajmujesz. Masz na to 5 sekund. Ja go znam. Nie był z nami w poprzedniej szkole? Był, nazywa się Litsus. Lizus. Lizus, rzeczywiście. Nieprawda! Nazywam się Tritsus przez T. I moje hobby to filmiki. Boże. Zipę wszyscy, proszę nie wydurniać się. Ale teraz... to nie widać, że nie złapał. Stop, teraz proszę, przedstaw się koledze, ładnie. Jakbyś kiedyś potrzebował ochrony, to zgłaszaj się do mnie. A bronić się będę przed nim, bo to mój brat. No, także poznałeś Zipka przez C, teraz poznasz jego mądrzejszego brata. Proszę, przedstaw się. Buli! Tak, jak ja go uwielbiam. Szanowni państwo, proszę o ciszę, bo dzisiaj nadstał wspaniały dzień! Wycieczka! Ale... Yeah. Co wycieczka przy... w najbiedniejszej szkole nawet są wycieczki integracyjne i uwielbiam, super! Nie było wycieczki w tej szkole, o co chodzi? No dzisiaj pierwszy dzień wycieczki, bo mamy wycieczkę integracyjną, zgadnijcie gdzie? Do muzeum? Do innego kraju! No. Nie wiem. Tak, do muzeum, bo ta szkoła to jest jedno stare, wielkie muzeum. Więc zostajemy na noc w szkole, to jest oto wycieczka! Nie będziecie się uczyć, tylko będziecie spędzać noc w biednej szkole. Tak w ogóle to dzisiaj mam dla was naprawdę fajną wiadomość, ponieważ sponsorem odcinka jest PlayStation Polska, które właśnie rozpoczęło Międzynarodowe Święto Graczy, czyli Days of Play. A to wiąże się z niesamowitymi promocjami od 2 do 12 czerwca. I z tej okazji będziemy mieli naprawdę genialne zniżki na bardzo dużą ilość gier. Między innymi Spider-Man będzie przeceniony o 50%, a Horizon Forbidden West aż o 38%, więc naprawdę jest to spoko, ale na tych grach się to nie kończy, ponieważ łącznie będzie przecenionych kilkaset gier. No i nie wspomniałem jeszcze, że PlayStation Plus także będzie o 20% tańsze. Jest to subskrypcja od PlayStation podzielona na 3 poziomy. Ja osobiście od 2 lat subskrybuję PlayStation Plus w wersji Extra, która daje mi dostęp do kilku darmowych gier miesięcznie oraz do biblioteki ponad 400 tytułów do ogrania. Tak więc jest to ciekawa opcja, nad którą możecie się zastanowić. Jeżeli zainteresowała cię oferta od Sony PlayStation, no to zapraszam do kliknięcia linku w opisie, ponieważ na pewno będą tam wszystkie potrzebne informacje, a my teraz wróćmy do odcinka. Słyszeliście widzowie? Nie będzie wycieczki. Dodatkowo muszę zostać w szkole na całą noc. I to z tymi dwoma. Ja ich już stał... Co mówiłeś? Nic, mówię do widzów. Filmiki kręci mu się zachciało. Dobra, nowy. Z racji tego, że taka nasza powinność, jestem dyżurnym całej klasy, oprowadzę cię po szkole. Zapraszam. Ale fajnie, mam nowych kolegów. Tylko nie podniecę się, orient. Pójdziemy tu. No, tak więc tutaj mamy naszą szkolną bibliotekę. Przecież tu jest bogato, w ogóle ta szkoła, nie, w której jest wyglądu. Książki nie są drogie. To kiedyś, dawno temu były drogie, teraz już nie są. Ale przecież ta szkoła cała wygląda ładnie, ona jest bardzo bogata tak naprawdę wewnątrz. Tu tak? Jest wszędzie fajnie. A czujesz to? Siarka. Wiesz kto tu śpi? Zobacz. Tutaj śpi nasz nauczyciel, Mister G. O nie. Czyli on tutaj mieszka? A co jest tutaj? Stary, nie wchodź tam. Chcesz tam nie możesz tam wchodzić. Czemu? Jest nawiedzony.
Co? Bully, pokaż mu. Paczek jest najedzony. O kurwa! Widziałeś? Straszne jak cholera. Faktycznie podszedł do drzwi i od razu się przestraszył. Czyli ta szkoła jest biedna dlatego, że tutaj straszy. Mhm. Opowiedz coś o sobie. Co lubisz robić? Czemu mam mówić? To jest bardzo niezręczne. Nie jest tak niezręcznie jak może być. Gdzie oni są? Gdzie oni? Halo! Uczniowie! Nie no, do biblioteki poszli? Do lekcji! Zapraszam! Do sali! Ładnie ma pan pokój. Pary, nie krzycz tak. Dobra, ciebie już nie będę pouczał. Ja mam pytanie, a pouczymy się dzisiaj czegoś? Żebym ja coś jeszcze umiał. Ja was nic nie nauczę. To była pierwsza lekcja, na której ty nie byłeś, no, niestety. Bo... Ja wiem. Tak? W tamtej lekcji się uczyliśmy, że jak umiesz liczyć, licz na siebie. Dokładnie, na dokładnie. A nie na nauczyciela, nie na nauczyciela, nie na tym się na siebie. Proszę bardzo, wygrywasz. Jest. To jest twoja narodowa. Tak. Chcesz sobie policzyć? No. Masz. O, dzięki. Dobrze, także nowy, proszę bardzo, powtórzyć. Jak umiesz liczyć, to co? Nie licz na nauczyciela, bo nic nie umie. Koniec czasu. Koniec. Na pierwszą ławkę za karę, szybko! Raz, dwa. Przecież w pierwszej ławce chodzą kujony. O, dziś będziesz naszym klasowym kujonkiem. Nieważne, dobrze. Skoro już jesteś na pierwszej ławce, proszę opowiedz mi proces fotosyntezy. Świeci słońce, wtedy liść. Nie myli się, nie myli. I wtedy ten, wtedy te promienie w chlorofor. Fotosyntez... O! Moja ulubiona rzecz, czyli dzwonek! Tak jest! Więc widzimy się o 20 na wspólnej integracji, czyli nocowaniu. Tak, proszę, szybko. A dzwonek jest dla uczniów, czy tylko dla nauczyciela? Nie. Dla nauczyciela, tylko i wyłącznie. Do domu, pamiętajcie! Wywalaj stąd, do domu! Weźcie szczoteczki do mycia zębów, piżamy i tak dalej. 6 hours later. No, nocowanie w szkole. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy obawiać, bo sądząc po lekcjach, to było trochę strasznie. No, witam moich kochanych uczniów! Dyrektor was przywita dobrze. Proszę rozkładać swoje materace tutaj w sypialni naszej szkolnej. To jest pana materac? To tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś z was nie wziął. Ja mam tam sypialnię chyba, tak? Aha. Głupie jeden. A miałem nadzieję, że w końcu pójdziesz spać z nami, tato. Jaki tato? To jest wasz ojciec? Żaden ojciec, ten durny łebko ci, kładź się, słuchaj się ojca, znaczy dyrektora. Rozkładać materace i za chwileczkę robimy kółko zapoznawcze. Każdy z was opowie sobie śmieszną historię o sobie. Ty nic o ojcu, ani o matce. Prawda wyjdzie na ja. Tak więc ta nocka to jest taki nasz integracyjny wyjazd, tylko że w biednej szkole, więc to robimy tutaj na miejscu, nigdzie nie jedziemy. Opowiadamy po kolei śmieszną historię o sobie, żeby siebie lepiej poznać. Ale to nie miała być szkoła integracyjna. Jak to? Oczywiście, że miała, nieważne. Opowiadaj, pierwszy zgłosiłeś się. No to raz byłem w takiej jednej szkole i okazało się, że dyrektor był ojcem Bully Kuli właśnie, więc nie wiem jak ty jesteś jego ojcem. Chwila. Jesteś jego stepującym ojcem! Oczywiście, że jestem stepującym ojcem! Tak się stepuje! Dobrze, piękna historia, się uśmiałem, ha 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 ha! Ten nowy jest śmieszny, o jak fajnie! Bully Kuli, proszę, ty to dwa słowa pewnie? Jodź! Ale ta historia była śmieszna! Już? No jak? Dobrze, i nasz rodzynek, proszę bardzo, Zipek przez C. Ty się wygląda jak rodzynek. Mój tata kiedyś był mądry. Pałę dostajesz, mimo że nie ma lekcji, dostajesz pałę. Ale jak nie znam, to... Co? To zbijesz mnie jeszcze dodatkowo? Nie, matka się zdenerwuje. A to tak nie wolno, tato. Teraz przechodzimy do kolacji. O, to tak, kolacja? Temowe żarcie. Tak, ze składki specjalnie przygotowałem wam fajną kolacyjkę. Nie mogę, będzie pizza. Polska prawdziwa pizza, wegetariańska, proszę. Dobrze. Jedzenie! Jedzenie! Co to będzie? Dobrze, szanowni państwo, teraz proszę, zadaję wam ważne pytanie. Proszę podać imię i nazwisko najwybitniejszego polskiego Polaka. Maria Kopuszka. Nie. Grześ. Nie? Mr. G. Grzegorz. Słynny artysta, znany z przeboju, teraz jest Esa. Dobrze, wygrywasz najmniejszą porcję obrzydliwej pizzy. Od Mistera G. Co to jest? Wegetariańska pizza. Proszę tutaj na wpada zipka przez C. O nie, to jest kromka kapusty. Potem są gazy i to ostre gazy. Nie dawaj mu. Panie Bully, nie! Bully nie jest tego, Bully nie jest tego. Bomba! Kapustka nie
nie martwcie, jest przyprawiona. Ja idę się położyć spać, a wy proszę, zajadajcie. Smacznego! Zostaliśmy sami, możemy tak, być najlepszymi przyjaciółmi. A wiesz, co to oznacza? Co? Jak jesteśmy sami, to buli, to co robimy? A buli kuli! Spuszczamy buli kuli! Nie, zostawcie mnie, proszę! Oła! Co tu się dzieje? Oła! Co to za krzyki? Oła! Oła, uderzył mnie! Nowy! Coś ty mu zrobił, żeś mu słupka wykręcił i to w lewą stronę trzeba mu teraz odkręcić. Znowu! Nowy, masz zostawić buli kuliego. Zipę przez se pilnuj ich, naprawdę, żeby się nie kłócili. I zobaczysz, będziesz miał przekichane. Dobrze, no. Dobrze, już ich nie ruszę, obiecuję. Ty, nie sprzedałeś nas. Ani trochę, co się dzieje? Respekcik. Nie możemy cię bić non stop i nic nie powiesz? Nie, bo swoich się nie rusza. Ja jestem prawilny, nie lubię 65 tej liczby. Czy 69? Pi nie lubisz. Nie, 69 lubię. Nie, 3,15. Pi nie lubisz. 60! Ten numer, a nie, to 997. Nie lubię 60, nie lubię 997. Co wy robicie w ogóle? Jedziemy to czy co robimy? Matematyka jest. Panowie, a chcecie tu jeść? Nie. No to tak się składa, że jako że wszyscy jesteśmy teraz kolegami, no to przyniosłem dla wszystkich prawdziwe żarcie, które się je na nocowaniu w szkole. Cześć, to kosztowało chyba krocie. No wiesz jak jest, słuchaj, czego się nie robi dla ziomeczku? Chłopaki, strasznie tu ssadzi tą kapustą. Weźcie to, pytajcie mi czy coś. Ten Happy Meal idzie do nauczyciela. Dawajcie mu pod biurko to psa. Będzie mu śmierdziało. Dobra, 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 to jest niezłe. Idź, bo cię na przełapie. Teraz będzie mu tak śmierdziało, że być może lekcje się nie odbędą. Chociaż dzisiaj też zbytnio się nie odbywały. Panowie, ale fajnie, pierwszy raz śpię w szkole. No i mimo, że jest taka biedna, nauczyciel się na was wyżywa. I co? W sensie, co się teraz robi? Wymykamy się i robimy jakieś nielegalne rzeczy? Tak. Może zagramy w głuchy telefon. Patrzcie. Tutaj miga. Co to ma być? Co się dzieje? Ej, czy ktoś tam stał? Ej, odsuńcie się od tego. Co jest? Ale przecież czy tam śpi? No właśnie. No właśnie. Ale czy ci to wygląda jak G, ta postać, która tu stoi? Myślicie, że powinniśmy to sprawdzić? Ktoś tam się bije! Chodźcie za mną teraz, szybko! Ej, zdawaj, chodź! Oj, się chowaj! Szybko! Co tu było? Właśnie nie wiem, wyglądało mi na jakąś dziwną zjawę taką, albo coś takiego. Czy to jest normalne, że w szkole... Ej, zaraz, przecież tam jest stryk. No. Ej, przecież ta szkoła jest biedna, bo jest nawiedzona i dlatego się tak mało płaci za bycie tutaj. Idziemy tam? Wiecie, tam jest Mr. G. Myślę, że jakim by nie był nauczycielem, to trzeba mu pomóc. No, chociaż w sumie. Z drugiej strony. A gdzie znajdziesz tańszą szkołę? A będzie, będzie można się bić? Tak! Uff! Lecimy! Buli ćwiczył ostatnio bardzo dużo i lubi się bić. A! No kukaracza! Czekaj! Co? No to nie jest normalny przeciwnik. To może być duch. Właśnie, może twoje pięści będą przez niego przenikać. Patrz! Sztuczka, tak jak przez to. Widziałeś? Widziałeś to? O, zobacz tam. Co się dzieje? Wszystko jest rozwalone! Mr. G, panie profesorze! Halo? Mr. G! Tato! Ej, tutaj są jego ubrania! Cokolwiek to było, chciało go nago! Gdzie on może być w takim razie? Właśnie nie wiem, ej! Wszystkie książki są wywalone, on się ewidentnie bił z czymkolwiek go porwało właśnie. Ej, chwila. Myślę, że coś tamto wyszło? Tak, i go zaciągnęło i teraz go konsumuje powolnie! Co to jest? Ej, co się ruszają? Dobra, chłopaki, nawalamy go. Co jest? Buli! A nieważne, to skomplikowane. Ja cię trzymam, ty trzymasz jego ciągi. Trzy, dwa, jeden! Dawaj Buli, dawaj go! Dawaj Buli, jedno! Dobrze! Ej, to jest zombie! Co jest? Stoj, puść mnie! Puszczaj! Puszczaj mnie, oła! Za dużo emocji. Moja ślędziona i wątroba! Co pan robi tu w tej szkole? Główna atrakcja! Czego? To, tak, to miała być atrakcja, straszenie uczniów w środku nocy? Przedstawienie, to nie żadne straszenie, to jest przedstawienie, to jest zabawa! A czy tamten pokój nie był nawiedzony? Skąd wiesz? A pan go teraz otworzył, takie coś w horrorach zawsze się kończy jednoznacznie. Następnie przychodzi jakiś prawdziwy zombie i wszystkim zjada wtedy ich małe... Co ty robisz? Przestań! Przestań! Już więcej nic o tym nie mów! Ciałka, ciałka przez słonkę, rozumiesz? Nie mów już nic o tym! Oprowadzę was po całej szkole. Zobaczycie wszystko. A możemy też tam to zobaczyć? Nie!
Broń Boże. Proszę. No dobra. Dam dyszkę. Dyszkę? Dyszkę. Może być 8 zł. A gdzie jest wasz kolega Zipek przez C? Tu jestem. O! Okej. Okay. Jejku, skąd? A to jaki jest plan? Dobra, nieważne. No idziemy oprowadzić, idę was oprowadzić po szkole, tak? Proszę bardzo. Jak po szkole? Przecież to nie jest szkoła. Ej, chłopaki! Nie, no, to jest na terenie szkolnym. To jest część, w której nigdy nie byliśmy. No właśnie. Zarobiście. Otóż to. I zabiera nas tam ten szurnięty gość, nie? 8. Sorry. No, że to kosztuje. Tak, trzeba było mu zapłacić. Macie... Dobra, czekajcie. O, dobra, o, równiutko. Wycieczka! Wycieczka! Ciii, nie krzyczcie tak! Tutaj trzeba być cicho. Zobaczcie, mo, tu ściany mają uszy! Co to jest za miejsce? O, tu jest kolejne! Na razie nie otwierajcie, nie otwierajcie! Przyjrzyjcie się tym oto magicznym świecznikom. One są zwykłe. Panie psorze! No to tutaj, a tutaj co jest? Nie ciągaj za drzwi! Tutaj trzeba po cichutku otwierać je, bo... Słyszeliście? Tak. No. Ja nie. To był zamek. A. Teraz naprawdę bądźcie cicho i bez żartów. Tutaj... Legenda bez żartów. Ja bez żartów, ja tak chodzę normalnie. Nie zostawi mnie. Legenda głosi, że nawiedza tu duch starej woźnej to miejsce, bo w tym oto zlewie czyściła mopa do podłogi, którym czyściła nie tylko podłogę, a także bawki. Co w tym strasznego? Wszystko. Jesz kanapki. Drzwi się zamknęły? One się tylko otwierają z jednej strony. I to z naszej. A! Nie! Nie da się wyjść! Nie, da się, bo to z tej strony się otwiera właśnie. Panie... Ej, właśnie! To się tylko z jednej strony otwiera, to jak... Panie psorze, to nie te się zamknęły, tylko te drugie. Dobrze, ja idę sprawdzić tamte drzwi, czy one się na pewno nie zamknęły. Proszę, psorze. A wy tu bądźcie grzeczni, to, bo jak wywołacie jakiegoś ducha, to będziecie go sami wyganiać. 75 years later. Dobra, ej, a gdzie jest Mr. G? No właśnie, chodźcie. Pan nauczyciel Mr. G. Pan G znaczy się, właśnie. Łóżku. Co? Co pan robi? Panie G, co pan robi? Nic, nieważne. Musiałem coś sprawdzić ważnego. No, jak te drzwi? Faktycznie. Co? Jesteśmy zamknięci? Dobra, to przynajmniej wycieczkę może kontynuujmy. Jest jeszcze jedna sala, którą chcę wam pokazać. Tak, z niej pewnie jest wyjście. To też jest atrakcja. Mówią, że ta szkoła jest biedna. A ona wcale nie jest biedna, bo mamy salę informatyczną. Tutaj wydawało się, że jest ściana, bo tak oficjalnie jest. No bo jest, no! Ale posłuchajcie, jak ona skrzypi. O nie! Chwila! Co się dzieje? Co? To są drzwiaczki. Yeah. Tak. Uwaga. Fajne przejście. Mało tego, zobaczcie, tam jest dziura specjalnie na te drzwi. Widzicie? I to jest sala informatyczna tej szkoły? Tak. Dlatego 5 zł tylko płacimy. Ty jesteś nowy i inteligentny, widać. Tak, tak. Możesz za to zagrać na komputerze. Chwila, tu jest komputer, serio? Tak. Ale co to jest za maszyna? Co to ma być? To jest Omnibus 1050. Pierwotna wersja... O Jezu, pająk. Pierwotna wersja komputera, która była używana przez samego... A mogę ja stąd wyjść już? Ja nie chcę do sali informatycznej. No ja też chcę, chłopaki, przepraszam. Uważaj, uważaj! To nie ma miejsca! Uważaj, bo tu... Nie dotykać klawiatury, bo tu jeszcze został sam brud po złym złoczyńcy. On to chyba wszystko zmyśla. Możemy wrócić do nocowania. Nie! Zostajecie w sali informatycznej. Do widzenia. Nie! Dobra, żartowałem. Haha, kolejny prank. Zipek przez scenę zamknął jeszcze tutaj. O. Ej, drzwi się same otworzyły. Co jest? Czy to Zipek? I teraz się zamykają. Zipek, gdzie ty jesteś? Mówiłem wam, że duchy wywołacie. A! I to się stało właśnie. Wypuść nas. Nie, to jest... Ej! Faktycznie tu nikogo nie ma! Serio? Nie! Nie! Nie, znowu to samo! Siko w majtę, nie? Niby dorosły, a się zachowuje jak małe dziecko. Dawaj, Siusiu, majtek, chodź już! Tak, to był jego prank. A te drzwi to była część atrakcji. Proszę, wypuść, to już nie bym już chciał stąd wyjść. Dobrze, tak naprawdę pamiętajcie najważniejszą zasadę w takich miejscach jak przy drzwiach. Drzwi się popycha. Albo ciągnie. No, także panowie, to by było na tyle na dzisiaj. Ja idę do swojego pokoju spać. Wy śpijcie też grzecznie. Ja was będę bronił przed strasznymi drzwiami. I do zobaczenia jutro rano. Bądźcie grzeczni. Chorbą go jak nic w nocy. Nie muszę. Mam pomysł. Co wy na to, że poopowiadamy sobie straszne historie? To będzie mocne, co? Ja mogę wymyśloną o tym pomieszczeniu, więc...
co noc w pewnym nawiedzonym budynku, który potem stał się szkołą i był bardzo biedną szkołą, codziennie wychodziła sprzątaczka, która sprzątała tutaj 100 lat temu. Jednak została ona wyrzucona po tym, jak swoim mopem wepchnęła do szafki ucznia. Nie, stop, ja idę spać, nie chłopak. Co? Ja idę spać, nie mogę. Serio? Nie mogę tego słuchać. No co ty, bulikuli, serio idziesz spać? A my ja co robimy? Opowiadamy dalej. Dobra, no i ta sprzątaczka miała takiego mopa, który jednym ciosem każdego mogła ogłuszyć, potem wciągała go i co? I zamykała w szafkach na zawsze. Ale co wtedy? Co się z nimi zdziało? Ona wtedy ich konserwowała, zamieniała... W te trunki, co pije mój ojciec. Obrzydliwe. To już jest bardzo obrzydliwe, no, szczerze mówiąc. To jest straszne i obrzydliwe jednocześnie. E, bulikuli, a ty co myślisz o mojej historii? Daj mi spokój, chcę spać! Co? Co to było? To chyba Mr. G! O nie, czekajcie, on znowu nas prankuje. Kolejna atrakcja? A, no w sumie. Dobra, zobaczmy co tym razem. Ej, zarąbisty jest nocowanie w szkole, zawsze jest tyle przygód i historii. A to... E, Mr. G! Gdzie się chowasz? Ej, patrzcie, teraz zupełnie od razu jest otwarte wszystko. Ja nie mogę. Halo, co tam jest przygotowane teraz? Ej, ja nie wiem, czy chcę tam wchodzić, trochę się cykam, szczerze mówiąc, wiecie? Tam jest jakiś straszny telewizor, tam jest sala informatyczna, która jest zamknięta. I to światło nie dochodzi ze środka. Z góry, tylko z tego pomieszczenia obok. Mr. G, jeżeli to nie jest prank, to może pan wyjść, nam powiedzieć? Chłopaki. I co teraz robimy? Może pan wychodzić, my sobie idziemy. Tak, my idziemy spać i jutro z rana się widzimy. Do zobaczenia. Kto rano wstaje, temu pan Bóg daje. Halo, jest tam ktoś? Halo, wypuśćcie mnie! O nie, idzie!